Siema, to Lucy, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj poruszymy bardzo kontrowersyjny temat, a mianowicie nie przetłuszczaj włosów. Zawsze spotykałam się z opinią, że trzeba przetrzymywać włosy tłuste dla ich równowagi. Jak będziemy je przetrzymywać, to nie będą się tak szybko przetłuszczały. Co nam z tego, skoro i tak chodzimy w tłustych? A teraz trzy bardzo ważne argumenty, dlaczego tego nie robimy. Po pierwsze, ważne jest zachowanie równowagi pH, o którą ja ostatnio bardzo, bardzo walczę. I uwierzcie mi, uczę się bardzo dużo na temat włosów i zachowania tej równowagi. Po drugie, jest to bardzo niehigieniczne. Przetrzymywanie włosów tłustych jest okropnie, okropnie niehigieniczne. Wyobraźcie sobie, że codziennie śpicie w tej samej pościeli, no i tutaj ląduje wasza głowa, wasze włosy, totalnie brudne, z kurzu, z całego dnia. Obrzydliwe. Punkt trzeci, dla mnie bardzo ważny, dla niektórych może nie aż tak, to wygląda mega nieestetycznie i bardzo zaniedbanie. Więc jeżeli dbasz o swoje włosy, nie przetłuszczaj ich i nie przetrzymuj na siłę. Przy dobrze zachowanej równowadze pH włosy wcale nie przetłuszczają się szybko. Każde włosy przetłuszczają się inaczej i we własnym tempie. Ale to, że jak będziesz je przetrzymywać tłuste, wcale nie znaczy, że one potem będą pomalej się brudziły. To naprawdę brzmi jak absurd. Nie rób tego.